Dzień dobry Państwu, witamy na kolejnym spotkaniu w Astrowedach. Grzegorz Skwarek, Mariusz Dąbrowski, miło. Grzesiek. Omówiliśmy wszystkie znaki ostatnio. O wszystkie domy. Te domy, tak. Wszystkie domy. Ale Ty uczyłeś się tego w sensie praktycznym. Jak wyglądała Twoja nauka? Biografie. Życiorysy, biografie znanych osób. Bardziej znanych, bo wtedy, już z rodziny też oczywiście. Bo jak kogoś znasz bliżej i... Tak, to wiesz, jaki on jest. No, wiesz, na co go stać, dlaczego on tak dziwnie się zachowuje, dlaczego go nazywają jakiś mróg, że on się zaszywa, albo jest taki po prostu, że się pcha w niebezpieczeństwa jakieś. To mnie właśnie interesowało. Sensowna odpowiedź, dlaczego. Dlaczego tak. I jak to nagle zaczynasz zauważać, że to nie wynika jakby tylko i wyłącznie z charakteru, ale z tego układu urodzeniowego. Że on pokazuje, że oni wybierają sobie jakiś sektor do nauki, doświadczania tego i tak faktycznie są troszeczkę, poddają się tym wpływom i tak też działają. To dobrze, że się poddają, czy po prostu nie mają wyjścia? Po prostu człowiek jest na jakiejś drodze, wyjście, tak? Mają wyjście, bo tak naprawdę my mówimy, że my możemy sobie to skrócić, jakby wziąć we własne ręce, ale no nie jest to prosta sprawa, bo nie znamy mechanizmów przyrody, wszechświata, jak to wszystko na nas wpływa, bo my jesteśmy częścią tych planet. Przecież te pierwiastki, z których my się składamy, to wszystkie te planety mają, prawda? I tylko pytanie jest, czego mamy więcej, a czego mamy mniej. I suma tego nagle powoduje, że rezonujemy bardziej jako osoby ogniowe, powietrzne, wodne, ziemiste. I te żywioły to pokazują w przewadze. No i to jest jakby odpowiedź, bo tak naprawdę jesteśmy tym samym, jesteśmy tacy sami, jesteśmy ze sobą. No nie ma takiej większej różnicy. Różnica jest tylko taka, że przychodząc na świat w jakimś dniu, miejscu i godzinie, nabieramy większej ilości cech danego żywiołu, co skutkuje też mniejszą ilością innego, co też ma przełożenie na zdrowie, na medycynę, na wypłukiwanie pewnych minerałów, prawda? I tak łatwo przewidzieć, że osoby urodzone, załóżmy tam spod znaku koziorożca, mają problemy z kolanami, bo starożytni ten obrazek tego konia z głową, z tułowiem, znaczy tutaj ciało to jakby konia i tutaj głowa człowieka, to jest właśnie ten koziorożec, który pokazuje nogi, kolana tutaj widoczne. Koń, jak zobaczysz na nogę konia, no to ma takie, ewidentnie te kolano widać, prawda? Mhm. Nie tak jak u człowieka. I ten minerał, który oni wytracają, często powoduje problemy z kolanami u mocnych koziorożców, niekoniecznie zodiakalnych. I to właśnie... I to już jest... Od tego zaczynasz już ciągnąć wszystkie wątki, jakie są cechy tego. Że on będzie też żywioł ziemi, czyli on będzie szedł bardziej w zabezpieczenie rodziny, otwierał własne biznesy, z tym rezonują. Dużo pracują koziorożce też, prawda? To jest Saturn, rządzi tym znakiem i on jest bardzo wymagający, taki lubi dyscyplinę. Też są uznawani za takich właśnie zimnych, dlatego że ta planeta ma takie cechy. No ciekawe. A powiedz mi, no bo cały czas mnie tutaj nurtuje faktycznie ta zależność między Rahu a Ketu i gdzie tutaj jest zasób, a gdzie nasza droga, co nie? Jak to... W większości razy, znaczy bardzo wiele przypadków statystycznie, jak obserwuję i analizuję, to wychodzi jedna taka podstawowa rzecz, że statystycznie większość osób nie zna zasad gry. Nie zna ich po prostu. I poddają się tym zasadom w pełni, co powoduje ekstremalny taki, można powiedzieć, chaos w życiu, prawda? Nie tylko chaos, ale taki coś, co jest poza ich kontrolą. Czyli w domu materii, jeśli ktoś ma ten Rahu, to wtedy jest to największe zamieszanie, kiedy tego nie kontroluje, bo jemu coś mówi od środka, idź w to, prawda? Ryzykuj, graj na giełdzie. No to wiadomo, że zwiększa ryzyko straty tych pieniędzy, tak? Idzie do kasyna, ci, co są hazardzistami, coś im mówi. Robiłem kilka takich analiz i tam ten hazardzista jest postrzegany jako jego
załóżmy, badam sprawę taką, no, znanej osoby i był takim zawodowym hazardzistą. Akurat rodzina była dość bogata, także on te pieniądze tracił. Szedł do kasyna i w ciągu jednego dnia potrafił stracić to, co od matki pożyczył, tam 200 tysięcy dolarów czy 100 tysięcy. I w ciągu jednego dnia i mama do niego mówi, kocham cię jak syna, ale ty jesteś chory, ty masz chorobę. Ona nie wie o tym, że on ma ten rachu w tym domu pieniędzy, prawda? Przepraszam, jeden miał w domu materii pieniędzy, a drugi rachu był dom gier losowych, rozrywka, piąty dom, prawda? I on idzie i coś go obsesyjnie w to pcha. No dobrze, na tym przykładzie, kto powinien to zrozumieć? Czy on i próbować przekierować tą energię w co innego, czy matka, że ma akurat takie doświadczenie przeżyć? No wyobraź sobie sytuację, kiedy każdy z nich zachowuje się jak opętany, prawda? Czyli nie wie, co się z nim dzieje. Tak by druga osoba siedziała w środku to ciebie i cię wpchała w coś. Alkoholiku pcha w alkoholizm, bo nie, ani rodzina, ani oni sami nie wiedzą, że mają duży ten potencjał Marsa, ognia, który podświadomie dają ujście temu, albo mają ten dom ósmy skorpiona, który powoduje utarczki jakieś mentalne i oni się tam chcą odizolować, może być to też 12 dom, ale gdy to już wiesz, to mówisz zaraz, przecież jest tam jakiś wpływ, a przecież ja to mogę kontrolować i już tego nie ma, po prostu to znika. I tak dlatego też, jak sobie człowiek zdaje sprawę z tego, to już po prostu jakby to w pełni kontroluje. I dlatego są osoby z tymi samymi domami i jedne idą ekstremalnie, obsesyjnie w to bardzo mocno, żeby dużo się u nich wtedy dzieje, a drugie już takim, z taką powściągliwością, bardziej z rozwagą i wtedy już jakby ta świadomość jest jakby trochę wyżej czy na wyższym poziomie, zaczyna to jakby w pełni kontrolować. Ale oczywiście jest też taka zasada, że jak się człowiek zbliża do 42 roku życia, czy tam pierwszego, u nas to jest tak utożsamiane z tą energią kundalini, że wtedy ta świadomość dojrzewa człowiek, menopauza, to mniej więcej jest ten okres, kiedy też wedy opisują, że rachu też dojrzewa, nie? Że wtedy już człowiek zaczyna rozumieć i zmieniać całkowicie myślenie, jak do tej pory był, czy to będzie ekstremalnie wierzący, czy to był ekstremalnym hazardzistą, czy pociągały takiego autorytety wielkie korporacje, to odchodzi i zmienia swoje życie. I bardzo często też w tym okresie tak jest, ale to dlatego, że ten rachu już nie staje się takim obsesyjny, nie? Bo on miał wykonać jakieś tam zadanie, żeby człowieka nakierować, popchać w ten element, sektor gry, który wybrał. I może taki ci podam przykład, nie wiem, czy kojarzysz zespół Mili Vanilli. Tak. 88, 9, 90 to był sukces niesamowity i to był, to jest taki świetny przypadek, bo oczywiście mainstream media podają informacje, oszukali nas, nie umieli śpiewać, a chcieli śpiewać i zależało im na pieniądzach. Ale jak ja się zagłębiłem w tą historię, kilka dni mi zeszło, żeby dopasować ich z tym menadżerem, z Boniem, który tam był z nimi związany, on odszedł i wymyślił sobie, że będzie potrzebował dwie osoby, które będą ładnie wyglądać i projekt muzyczny będzie od kogoś innego, prawda? Czyli zrobił taki casting, znalazł osoby, które śpiewały, ale nikt ich nie znał i wziął osoby, które ładnie wyglądały, dlatego mówiłem ci kiedyś o tym znaku byka w poprzednim odcinku numer 19. Mówiłem, że byki mają ładną aparycję, ładnie wyglądają, to jest właśnie wibracja byka, ale nie tylko, bo byk ma bardzo dużo wspólnego ze śpiewem, prawda? To Wenus rządzi. I zobacz, według mnie ustaliłem u nich Ketu w drugim domu byka, a Rahu jest w domu ósmym skorpiona, domu energii, życia i śmierci, ale też różnych uzależnień i tego typu rzeczy. I drugi dom jest to czakra gardła, byk rządzi czakrą gardła, ogólnie śpiewem. Tylko co my tu mamy? My tu nie mamy rachu osób, które są nastawione na zarabianie pieniędzy, na materię, żeby tego doświadczać, tylko bardziej mają ketu, mają zasób. Czyli oni nie szukają, ktoś ich znajduje i faktycznie tak się stało, że ten menadżer wybrał tych dwóch modeli, Rob chyba i Fabrizio, i
mówią, podpisujcie tu kontrakt. Ale jak mnie oszukacie, to macie wielomilionowe odszkodowanie mi wypłacić. Także oni mają związane ręce. Ketu w drugim to jest jak Jan Kulczyk, przerobiony dom materii i finansów. Oczywiście ktoś nagle proponuje im ogromne miliony dolarów, praktycznie za nic, bo oni mają tylko jedną piosenkę i mają z playbacku udawać, że tam śpiewają. No i to robią. I oni mówią, że zaczyna to źle z nimi rezonować i idą do tego menadżera i chcą wyjawić światu, że to nie oni. Że to jest ściema. Że to jest ściema i chcą. Bo Ketu, wiesz, Rachu jakby tam był, to był szukiwał dalej, nie? Mhm. Ale Ketu nie ma tu satysfakcji, bo znasz ten sektor tego śpiewu, materii, biznesu i on, idą do tego menadżera, a ten menadżer, no wiadomo, no to już jest plama na całego praktycznie, no bo cały świat ich zna, oni robią turnę do Afryki, spotykają się z biednymi afrykańskimi dziećmi, bo oni byli takimi mulatami. I on dalej ich straszy tym kontraktem, czyli oni mają związane ręce, ale Ketu nie pozwala im śpiewać, bo to jest jednak blokada, staje się blokadą. Ketu, tak jak miałem taką panią śpiewaczkę prawą, Ketu w drugim domu, to jest zasób, czyli w tym życiu dalej chce robić to samo, co w poprzednim, a coś się dzieje takiego, że nie wychodzi, prawda, bo oni nie rozumieją kierunku, że to jest inny kierunek, przeciwległy. Czyli to jest takie przyzwyczajenie, tak? Przyzwyczailiśmy się, zamknęliśmy prawdopodobnie jakąś dużą rzecz w poprzednim życiu, ale znamy to, jest to dla nas znane, więc chętnie byśmy wzięli w tym udział, ale to nie nasza droga, tak? Tak, ale jak włożysz sobie teraz całą tą grę w całość i zdejmiesz odpowiedzialność ze wszystkich, że nikt tutaj źle dla nikogo nie chciał, bo zobacz, co zrobił menadżer. Odczytuje u nich Ketu w drugim, czyli zasób pieniędzy i śpiewu, ale widzi, że mają Rachu w domu tajemnic. Dom ósmy, to jest dom tajemnic. Mhm. I co oni robią? Wpisują się w wielką, globalną tajemnicę, spisek. Mówiłem ci o Snowdenie, który też ma 2.8. Utrzymanie jakichś tajemnic. Jan Kulczyk, współpraca ze służbami, tajemnica rodzinna. To już nawet cała jego rodzina te tajemnice ciągnie nawet po śmierci. Nie wiadomo, czy zmarł, czy nie zmarł. Mhm. Dalej ta tajemnica jest. Wpisują się w to, w ten sektor tych tajemnic. Czyli ten menadżer odczytuje ich Rachu, idźcie tą drogą tajemnic, jeszcze im podpisuje, każe podpisać kontrakt, że nie możecie tego wyjawić, co oni robią, bo oni czują Rachu, że idzie tu zgodnie. Mhm. Tylko oni cały czas pewno myślą, że oni chcą w tym życiu śpiewać, że to jest ich powołanie, a nie jest to ich powołanie, jest to po prostu karmiczny ogon z poprzedniego życia. Nie dość, że Ketu jest w znaku byka, dodatkowo mają zodiakalnie wibracje byka, Rachu w byku, jeden ma, drugi ma zodiak byku, czyli ten byk daje tą aparycję, ładność, modele, Wenus rządzi tym wszystkim i prawda jest, gra jest taka, że wszyscy grają w tą grę i jeden drugiemu chce pomóc, ale ktoś widzi tutaj, że coś jest nie halo i jeden z nich, oni dalej chcą wyjawić, a nie mogą, bo Ketu Rachu nie może wyjawiać, raczej nie wyjawia i utrzymują tą tajemnicę, ale dochodzi do jednego z występów, gdzie zacina się taśma po prostu i oni uciekają ze sceny, no bo co będą skakać jak tutaj, jak u DJ-a, nie? I oni tańczą na czym, ale ileż tych Akengedno mogą śpiewać, prawda? Także uciekli ze sceny. To by jeszcze nic nie było, bo to jest wiele normalne, osób, że się spiewa, tak, z playbacku, tak, na koncertach, tak. Tylko problem był taki, że później już poszło, że ktoś zaczął podejrzewać, że rzadko się zdarza aparycja, taki ładny wygląd do głosu, prawda? Aha. Dlatego mówię, menadżer siedział wcześniej, wertował setki osób, które by te głosy pasowały do tego duetu Mili Vanilli. I zobacz, co się stało. Potem nagle przyszły pieniądze, bo to jest zasób, po prostu dostają miliony. Oni mówili, że jeździli po całym świecie, nie wiedzieli, co z tymi pieniędzmi robić, jak je wydawać i on wydawali błyskawicznie, jak brakło, to jeden telefon, ile tam potrzebujesz? Milion, dwa miliony dolarów dawaj, jest znowu. No i wiesz, zaczęli brać narkotyki od czasu, kiedy wyszła afera, czyli ich Rachu w domu ósmym, Skorpiona, już też wielokrotnie w programach mówiłem, to jest dom mentalnych rozterek, utarczek myślowych, psychologii,
wszystkich depresji z tym związanych. To jest właśnie ten ósmy dom ciemności, zimy, skorpiona i te skorpiony mają problem właśnie z tymi emocjami, dlatego też siwe włosy wcześniej i problem ze skórą, z oczyma. I się wpisują w tą tajemnicę, chytają się za narkotyki, marihuanę, kokainę, no, przeróżne i uzależniają się dość mocno i jeden z nich nie może z tego już wyjść, w 98 roku umiera, czyli wykonał zadanie, bo wpisał się w scenariusz swojej duszy, czyli chce doświadczyć tego życia, granicy życia i śmierci i po prostu uzależnia się w to i wchodzi w to. Jego dusza chciała to poznać. Na pewno jego dusza nie chciała poznać śpiewu, dlatego że to pokazuje Ketu w drugim domu śpiewu, a Ketu zawsze jest kojarzony z karmicznym ogonem, czyli poprzednim życiem. I tak naprawdę cały czas chodziło o dom nie śpiewu, a dom tajemnic. No. I tutaj masz, jak ułożysz sobie układankę w całość, to nagle zobaczysz, że nikt nie chce na złość, czy twoi rodzice, czy twoja była żona, czy jakieś. Po prostu ona czuje i wie, że to jest jakieś zadanie już wykonane i zniechęca cię do ciebie i robi ci po prostu wszystko naprzeciw, żeby od ciebie odepchnąć ciebie od niej. I to jest taka sama sytuacja jak tutaj z tym menadżerem. Menadżer to jest wiekowy człowiek, który dalej sobie robi to, co robi, ale wpisał się jakby w scenariusz dwojga osób. Jeden z nich był nawet z domu dziecka, który po prostu ich grachu było w tych domach tajemnic. Czyli wszystko to, co przeżywamy, jest po coś. No tak, no my to wybieramy. To jest jak w filmie Matrix, prawda? To masz do wyboru, masz dwie tabletki, pigułki. Jedna jest świadomości, druga jest totalnej nieświadomości. I takie społeczeństwo się też dzieli, można powiedzieć, że bardzo często też się tak przyciąga, że w małżeństwach jest jedna osoba, która chce poznać to wszystko, jak to faktycznie, jak ten Matrix funkcjonuje. Ma na przykład rachu w 8, 9, 12 domu, a mąż ma tam Ketu, czyli ma zasób, dlatego się też przyciągnęli. I on nie chce w ogóle o tym słyszeć, bo on ducha przerabiał w poprzednim, w tym życiu ma być materia, praca, utrzymanie rodziny i to mu przeszkadza w materii, no bo te rzeczy nie są związane z materią, dlatego i wtedy oni, widzisz, patrzą na siebie jako ogień, woda, nie widzą wspólnych cech, a co innego jest, kiedy siądą, przeczytają analizę i mówią, o Gienek, to ty masz zasób jednak, a ja myślałem, że to ja tak bryluję tutaj w tych, kurczę, podnoszeniu świadomości i mówię ci o smugach chemicznych, o szczepieniach, a ty tego nie chcesz słuchać, a Gienek już ma to przerobione. Nagle jakby Gienek tylko zechciał zrozumieć to po prostu, to wtedy się w małżeństwie zmienia diametralnie wszystko. Bo on robi sobie to, co robi, ale już ze świadomością, zrozumieniem, akceptacją, dlaczego żona w tą stronę, a on w tamtą stronę. No to jest bardzo ciekawe, bo właśnie czasami dotykają nas duże traumy albo wielkie szczęście, ale to jest właśnie ten element naszego życia, tak? To my żeśmy sobie to wybrali, postawili na naszej drodze i to jest właśnie to, że musimy dążyć do zrozumienia, dlaczego tak się stało, tak? Czyli tak. Ważny jest ten punkt widzenia. Trzeba czasami po prostu wyjść z własnego ego i spojrzeć na to z boku. Tak, dlatego ja czasami się nawet zastanawiałem, czy na mnie nie spadnie jakaś odpowiedzialność, bo jest też tak napisane, że nie powinno się ingerować w wolną wolę ludzi. Dlatego ja nigdy... No, znaczy, z drugiej strony ta wolna wola tyczy się też tutaj, kto chce stosować... Czy my mamy w ogóle wolną wolę? Bo wszyscy mówią o tej wolnej mamy, woli. Mamy. Ale na czym ta wolność woli polega? Według astrologii chociażby. No, wydaje się, że nie mamy w pełni, bo coś nie na wszystko jest wpływ, bo jeszcze mówię, jest druga strona, ten świat zewnętrzny, ale wydaje mi się, że mamy i to mamy zostawione całe tutaj tą grę dla nas. Tylko na poziomie trudności takim, gdzie nie pamiętasz, nic nie wiesz na ten temat, prawda? Wtedy ta trudność powoduje te emocje i to wszystko, ekscytację, a nasze dusze mają takie cechy, no, uwielbiają emocje, ekscytację. Dlaczego lubią oglądać ludzie filmy, seriale? Bo oni się podszywają,
w emocje innych, podstawiam się, że to oni tam są, jak mężczyźni oglądają jakiś sport, to oni się utożsamiają z tymi sportowcami, z reprezentacją, że wygrywa, są częścią tej grupy, prawda? I te emocje rosną, adrenalina rośnie i to wszystko. Także taka tak, już jest natura. Kobiety płaczą na melodramatach, tak? Tak, kobiety płaczą, bo mają więcej tych żeńskich wpływów, chociaż są też mężczyźni, którzy mają i więcej niż kobiety, prawda? Także są takie, no są pewne znaki męskie, żeńskie, tak samo jest podział na te znaki, ale mamy ich 12, także tutaj kluczem do tego zrozumienia jest jakby analiza większej ilości aspektów, dlatego nie jest to proste. Nie ma co zaczynać od najbardziej skomplikowanych nazewnictw, koniunkcji, dlatego że człowiek to wymaga, ta wiedza powinna być wykładana w szkołach dla dzieci, żeby te dzieci prostymi przykładami zaczęły rozumieć, co to jest symbol lwa, bo to najłatwiej zrozumieć. Piktogramy kiedyś na piramidach czy gdzieś, nie było pisma, tylko były piktogramy i każdy wiedział, nawet w Ameryce Południowej tak jest, bo tam większość ludzi nie umie czytać i pisać, ale piktogram każdy zobaczy, jedź strzałka tam, nie? Czy jedź w lewo, w prawo, nie idź tu. Te znaki są znane i każdy je rozszyfruje i dlatego też każdy z tych znaków zodiaku ma reprezentanta w postaci zwierzęcia i te zwierzę ma pewne, nadaje na pewnej częstotliwości i my się utożsamiamy na przykład z lwem, czy z znakiem barana, czy ze znakiem panny, prawda? No to za... każdy tutaj ma swojego reprezentanta, który faktycznie ma swoje jakby takie cechy. I u jednego widzimy nadmiar tych cech, u jednego nie widzimy wcale. I to powoduje, że no pierwsze trzeba poznać siebie, żeby wiedzieć, na co cię stać. No bo ostatnio miałem panią, co no boi się po prostu, znaczy ma drogę taką, żeby iść do pracy i pracować i zarabiać coraz więcej, doświadczać materii. No i jej ogromnym zasobem są te dzieci, prawda? Chociaż ma przerobiony dom dzieci, czyli jest zasób. I ona sama przyznaje, że dzieci, że obce osoby oddają jej w opiekę te dzieci. I ja mówię, to może przedszkole pani otworzy. Ona mówi, kurczę, no to może jej by było dobre, bo tak lgną do mnie dzieci i rodzice oddają pod opiekę i to wszystko. A nie chodzi tu o przedszkole, tylko chodzi o ten cel. Tu masz piąty dom dzieci, ketu, zasób, a cel jest zrozumienie materii, biznesów i zarabianie, prawda? Utrzymanie tej rodziny. Także, że to jest ten cel i to można wtedy wykorzystać. I ten ketu, gdyby przykładowo tych dwóch z duetu Mili Vanili wiedziało to, że mają ogromny zasób, jeśli chodzi o przemysł muzyczny i występowanie, i to mogliby zrozumieć, że ten kierunek jednak są te tajemnice i mogli troszeczkę by to inaczej spożytkować. I świat zewnętrzny też inaczej by zareagował na to wszystko. Krzesiek, związki. Dwie osoby w związku. Już tutaj biorąc pod uwagę ogólność, czy to małżeństwa, czy kochankowie, czy przyjaciele, czy biznesmeni, którzy ze sobą są w jakimś tam układzie. Jak się ocenia tego typu układ? Co jest najważniejsze, później mniej ważne, później jakieś takie aspekty, które są drugorzędne, trzeciorzędne i tak dalej? No najważniejsze to też jeszcze zależy od znaku zodiaku, no bo dla barana czy skorpiona z tym seksualizmem mają, dla nich to jest bardzo ważne, bo to jest ta energia seksualna Mars, to może się okazać, że w związku może być to dużo ważniejsze niż samo przebywanie ze sobą. Dlatego nie możesz przyporządkować do wszystkich tego samego, ale uznaje się, że znak księżycowy u partnerów, jak tu jest kompatybilność, to się rozchodzi już na większość tych dopasowań. Czyli charakter, jak myślą, wspólny cel, wspólny tok myślenia i potem się zaczynają dopasowania na zasadzie zodiak księżyc, księżyc słońce, ascendent, rahu ketu też ma znaczenie, czyli wspólna droga życiowa lub odwrotna, ale czerpiemy korzyści. Ty znasz to, a ja znam to. I jak są te same domy, tylko odwrotnie, no to wiadomo, że jest wymienność też
poglądów i oni się między sobą też nie nudzą, prawda? Bo cały czas wymiana energii, czyli często jest tak, że żonie zimno, to mężowi gorąco i odwrotnie. No i to jest ta wymiana. Ale problem jest większy. Nie dość, że jest era wodnika, która teraz nadchodzi, to jest, mówię, żywioł powietrza, a on jest związany, ja kiedyś mówiłem, że każdy wodnik to rozwodnik, ale równie dobrze można powiedzieć to o bliźniakach i o wadze, bo to są żywioły powietrza. I one, chodzi tu o ich wielką niezależność. To jest ich poczucie wolności, niezależności, jest bardzo duże. I ta era, która się kończy ryb, i teraz wchodzi ta era niezależności, zauważ, co ona powoduje. Ona powoduje masowe rozwody. To już praktycznie, ja już codziennie to słyszę. Mhm. Rozwód tu, rozwód tam, rozwód tam. To powoduje też ten wpływ, to tak jakby Mahadasha w astrologii, która te ery się zmieniają co tam 2150 lat i era wodnika wcale to nie musi powodować. Tylko wiesz, gdybyśmy teraz zrozumieli, że zauważ, że teraz jakaś nawet taka mota, gdzieś to wyczytałem, że nie pobieramy się, nie mam małżeństwa, jest tylko taka umowa. Możemy mieć dzieci wspólnie. Kontrakt. Taki kontrakt, no. I dla wodników, dla wibracji takiej, no już tutaj nie ma tych zależności, na zasadzie jesteś moim niewolnikiem, GPS na rękę, to wtedy tak, to im to odpowiada, prawda? Bo oni sami nie wiedzą, dlaczego się tak dzieje i bardzo często, jak małżonek nie rozumie drugiego, że ma te cechy wolnościowe, to kiedyś miałem takiego wodnika, który mi mówił, że żona mu powiedziała na ślubnym kobiercu. Do tego czasu wszystko było ok i nałożyli sobie obrączki i ona do niego: to teraz jesteś mój. On, lampka czerwona i bardzo szybko był rozwód. Ale tak często jest, że osoby, które się pobierają, znaczy żyją ze sobą przez długi okres, tak, czasu, w końcu stawiają na to, żeby wziąć, pobrać się oficjalnie, no i później szybki rozwój. Ale pokazywałem ci w bazie, jest małżonkowie, czy to będą kochankowie, czy będą rozwodnicy i tak są dopasowani, jakimś cudem mają tam na zielono, prawda? Mhm. No po coś się zeszli, żeby się później rozwieść. To, że się rozwodzą czy rozchodzą, wynika, mówię ci, z braku zrozumienia obopólnego. Może być, no brak zrozumienia też może wynikać z tego, że on, mąż nie wie, że żona na przykład ma raku w domu siódmym. Ona potrzebuje doświadczać pełną parą tego męża. A jak go nie doświadcza, no to jest rozwód i szukanie innego. Albo męża z zagranicy, albo po prostu duża różnica wieku. Wtedy się coś dzieje, wtedy jest jakaś nauka, rozwój, ale nie jest powiedziane. Dlatego ja mówię cały czas o tendencjach, ja nie mówię o wyroczniach, że to będzie. Mhm. Tylko to są tendencje, które łatwo przewidzieć na podstawie tego, że ten dom siódmy jest to faktycznie fokusowanie się na partnerze i na dzieciach, potem w drugiej kolejności. I to może powodować ogromne parcie i napór, a jest taka zasada we wszechświecie, że im bardziej napierasz, tym bardziej odpychasz. Bo nie akceptujesz tego, to napierasz. A jak zaakceptujesz, to samo przychodzi. Dlatego się tak mówi, że jak odpuścisz, tam zapomnisz, to samo się zaczyna układać, ludzie się sami do ciebie będą zwracać się, kontaktować, ale jak stosujesz technikę niezrozumienia, to jest ta technika napierania, mocnego napierania, jak to ja muszę mieć teraz już, jak to może być, żeby to nie osiągnąć, ja już muszę mieć, to wtedy napierasz i ten świat widzi, że ty dalej nie rozumiesz, przecież prawo mówi, każde twoje życzenie jest dla mnie rozkazem, czyli prawo wszechświata. Tak sobie pomyślisz, to tak będziesz miał. No, a ludzie to zaprzeczają sami sobie, czyli na przykład nie wierzą w to, postanawiają sobie coś, że zrobią, ale te parcie, ta zdenerwowanie i niecierpliwość powoduje u nich, że to odpychają. Ucieka to, prawda? No dobrze, a takie właśnie układy biznesowe, czy twoim zdaniem powinno się w ogóle patrzeć na to? No jak najbardziej, no bo to jest mniej więcej bardzo podobne do związków, bo tu dużej różnicy nie ma. Jeden dom jedenasty, czy dom drugi biznesu zarabiania pieniędzy,
I teraz pytanie jest, kto gdzie ma ten rachu i ketu, prawda? Bo ja przynajmniej w taki sposób patrzę, że chociaż pewnej rzeczy też nie przewidziałem. Mówię, fajnie, bezpiecznie jest zamawiać surowiec u tego pana, czy nawet formulacje jakieś, wymyślam jakąś formułę i on to mi pomaga w ułożeniu tego tam fachowo, jako biotechnolog. I on ma ketu w byku, to wiem, że no, nie będzie mieć parcia, no to jest ketu jednak, czyli tu nie ma satysfakcji, ale zrobi to, prawda? No ale kurczę, nie mogę się czasowo doczekać, bo mi się nie chce. Nie chce mu się dostać pieniędzy, nie zależy mu na tym. Także to, taki obiad też może być. To jest ten zasób, prawda? Co innego, jakby miał tam rachu, to będzie kombinował, prawda? Że jakieś może mi, żeby zarobić na tym więcej, to może gorszej jakości produkty mi da i zepsuje mi tą formułę tylko po to, że zaślepi go rachu, żeby więcej na tym zarobić. No tak robią, prawda? Że gdzieś wyprodukują jakiś produkt i nie ukryją tanie składniki w środku, nie dojdziesz do tego, bo wtedy więcej zakład tam na przykład zarobi. Ja to muszę wiedzieć, bo ale partnerzy biznesowi na tej zasadzie się też dobierają, że albo mają wspólną drogę zarabiania pieniędzy, ten wspólny cel, albo bardzo często też jest tak, że wymienność tego. Czyli zasób i dążenie, tak? Tak, na przykład dom 11, wspólny, nie dość, że to jest dom biznesu czy zarabiania i materii, ale podkreślenie z grupą ludzi znajomych albo obcych, to jest dom przyjaciół też, dlatego to jest cały ten dom MLM-ów i dla nich nie jest ważne tylko i wyłącznie zarabianie pieniędzy, tylko ważne jest z kim się zarabia. Z kimś, z obcymi osobami, prawda? Tutaj ewidentnie rachu tam się fokusuje i powoduje też różnego typu zamieszanie. Też to warto też wiedzieć, jak się wchodzi w spółkę z kimś, kto ma rachu w tym 11 domu. Albo też w 7 domu, no bo to jest też dom tych wszystkich notarialnych podpisów. Jest to trochę uszkodzony ten sektor i wszystko by było dobrze, a tego się nie da za bardzo zrobić, no bo jak spółkę zrobić bez podpisów, nie? Tak. Ale da się to zrobić, żeby uniknąć tych negatywnych wpływów. Ja zawsze powtarzam, ty masz firmę, ktoś ma firmę, idźcie do notariusza, spiszcie jakąś umowę o współpracy, miejcie dwa różne konta i zobaczycie, jak to fajnie działa. Nie będziecie mieć do siebie pretensji, bo ty masz satysfakcję, masz swoją firmę, ty masz satysfakcję. U notariusza robicie wspólny projekt, konsekwencje, dążenie, razem dążymy do celu, osiągamy to i to i to, ale jak będzie wszystko wspólne, to tak w małżeństwie i zaraz, tak się akurat zdarzy, że ten zachoruje, 3 tygodnie go nie będzie w pracy, to druga osoba będzie harować i żona mu powie, ty zobacz, tamten leży w łóżku 3 tygodnie, a ty już się zaczną, a to wiesz, a to wspólny podatek do zapłaty, jakieś koszty wspólne, jest za dużo wspólnych rzeczy, które i to powoduje te tarcie, ale z tego można wyjść jak najbardziej i naprawdę przeogromne biznes ludzie tworzą wspólnie, ale nie mają wspólnej tej firmy, tylko mogą być jakieś tam później jakieś udziały, ale najlepiej to mówię zrobić dwie firmy, dwa różne konta i razem współpraca. Już tak firmy robią cały czas. Także ty coś zlecasz komuś, to nie musisz od razu z niej spółki otwierać, po prostu mu to zlecasz, on podpisuje, ty podpisujesz, ustalać jakiś kontrakt wykonań, termin i po zapłacie, jak jest dobrze zapłacone. I na tej samej zasadzie to powinno być robione. Wtedy to jest remedium. Unikasz wszelkich takich rzeczy, gdzie rachu by chciał już jak najwięcej chaosu stworzyć, nie? Żeby powodować ten konflikt, bo dzięki temu dusza doświadcza, nie? Poznaje tego, co to jest ten znajomy. Czemu ten rachu jest taki szalony? No prawdopodobnie dlatego, że to jakby on nie był taki szalony, obsesyjny, no to on tam cały czas napiera na ten sektor, no to nie dotarłby do twojej podświadomości, nie przekierowałby cię na ten właściwy tor. Dlatego, no bo jakby tak delikatnie pukał, przepraszam Mariusz, czy ty dobrze robisz? nie, on musi naprawdę, dlatego też jest utożsamiany z taką, można powiedzieć, kartą w naszej zachodniej, w zachodnim świecie, jakby ją, przyporządkować go do karty diabła, numer 15. Tylko, że u nas to tak się jakoś utarło, że ten devil, że jest to taki, wszyscy się go boją, bo to jest ten devil, ale
w świecie wschodnim, w Indiach, Deva jest to bogini, prawda? Znaczy z żeńską energią. U nas w starosłowiańskim dewka, dewa, kobieta, dziewczyna, prawda? To jest. No i tak też Kościół katolicki tak zdemonizował to, że ten Rahu to jest demon. No bo a demon u nas to już jest takie określenie, strasznie bardzo mocno się go boją, a to chodzi o ten rodzaj energii, który tak bardzo mocno napiera. Jest obsesyjny, taką ma cechę. W przeciwieństwie do Ketu, który jest bardziej taki z duchowością związany, spokojny. Nie lubi, jak tam się na nim ktoś fokusuje. To, a Rahu odwrotnie. My nie mówimy o czymś fizycznym, prawda? My mówimy o układzie, który występuje cyklicznie u każdego człowieka inaczej. I ja dlatego, tylko dlatego się tym zainteresowałem, bo ja nie lubię, jak coś na mnie wpływa. A ja o tym nie wiem. O, może lubię, jak wpływa, a jak ja tym wiem. I to doprowadziło do tego, że żeby kontrolować te mechanizmy, to wystarczy o tym mocno, głęboko zdawać sobie z tego sprawę. To już jest podstawa podstaw i naprawdę ludziom się wydaje, że muszą się tam długo, długo napracować. No, trzeba troszeczkę się wysilić, żeby siebie zrozumieć i zawsze zaczynać analizę od Ketu, bo to jest to, co było. Dopiero żeśmy z tamtego świata przyszli, czyli jak pani teraz z Anglii dzwoniła do mnie, że szkoła wydała pismo, że jej dziecko nie chce mówić, ma tam 5 lat czy 6 lat, nie mówi w ogóle, ma Ketu w drugim domu mowy, to jest domowy. To jest to jak z Mili Vanilli, że oni nie mogli śpiewać, prawda? I ten Ketu powoduje taką blokadę, bo to jest dopiero dziecko się przyszło z tego świata, kiedy się bardzo mocno dużo komunikowało, a w tym życiu jest odwrotność i on się staje blokadą. I ta szkoła daje skierowanie do psychologa, że to jest wina rodziców, coś się w domu pewno dzieje. No i to jest takie skracanie, bardzo płytkie, oskarżać kogoś, a nie znając jego daty urodzenia, że to jest jego zasób tak naprawdę, ale on nie mówi, bo nie ma takiej potrzeby. Prawda? On się patrzy na ten dom tajemnic, skorpiona. Także to różnie się objawia, bo tak mówię, w astrologii mamy tylko tą cyferkę 12, tych 12 sektorów, ale tam bardzo, bardzo dużo rzeczy można wpisać i o tym można bez końca opowiadać, jak pani jedna ma Rahu, mamy 2 i 8, byk, skorpion, prawda? Dom astrologii też się wpisuje, dom 8 i pani jest zainteresowana bardzo mocno i ona mówi, że zamówiła analizę dla córki, ale córka o tym nie wie, bo się by zdenerwowała, bo ona tego nie lubi, nie wierzy w to i nie chce o tym słyszeć w ogóle. A ja patrzę na analizę córki, a ona ma tam Ketu w tym 8 domu, co mama ma Rahu, prawda? A pytam się znowu, a co córka robi? No a córka prosektorium maluje makijaż osobom zmarłym, no to jest ta sama linia, tylko że tu jest materia, bo pracuje twarz, robi makijaż i dom śmierci, życia śmierci, 8 dom. Ta sama linia, prawda? Tylko że inne kierunki, prawda? Jedna osoba ma tutaj zasób, druga ma naukę i to się wymienia. Także czasami są zaskakujące rzeczy, które mogą się wpisać, niekoniecznie muszą się nazywać. Krzysiek, czyli co? Rahu próbuje cię w życiu nakierować na to, co masz robić. Jeżeli ty mimo wszystko ignorujesz te jego nakierowania, no to tak można się spodziewać, że koło 40 dostaniesz tak w dupę, że na pewno cię nakieruje już wtedy, tak? Tak. Po 42 zauważam, że jak już Rahu powinien dojrzewać, dusza i człowiek ogólnie powinien sobie już zdawać sprawę, już dojrzały człowiek, gdzie tak naprawdę jest sens tego wszystkiego i dalej tego nie robi i chce iść drogą, którą już kiedyś w poprzednim życiu szedł, to wydarza się coś takiego, takie tąpnięcie, że naprawdę to już jest bardzo bolesne, nie, wtedy. Dlatego bardzo dużo osób, przykładowo, Rahu powoduje też bardzo dużo nowotworów w pierwszym domu, bo Rahu jest to energia, która powoduje na ciele człowieka. Z jednej strony da ci niesamowitą atrakcyjność, wiele miejsc świata, wszyscy są zachwyceni, to jest mistrz iluzji taki, wiesz, że taki daje coś takiego na ciało, że człowiek wydaje się bardzo mocno atrakcyjny dla płci przeciwnej oraz dla w ogóle wszystkich ludzi. Bardzo dużo osób na ascendencie mają znak rządzony przez Rahu czy Zodiak. To jest bardzo dużo też aktorów, piosenkarek, atrakcyjnych osób, to Rahu daje też takie cechy, ale załóżmy, no bardzo często się to powtarza, jest 1-7, czyli dom
Ketu w siódmym, przyblokowany dom dzieci i przyblokowany albo zasób, no to jedno z drugim, ale on patrzy na dom, swoje ciało, pierwszy dom. I to jest na tapecie dla tej osoby w tym życiu, jest ona sama. I ma małżeństwo, które ma, obydwoje mają ketu w siódmym, nie mają dzieci, ze sobą to tak nawet się nie widzą, bo za granicą mąż pracuje, wraca, żona. Cały czas tylko praca i kariera. Kariera w tym sensie, że Rahu chce doświadczać własnej osoby. Obydwoje ogromne pieniądze zarabiają, jeżdżą po całym świecie i to jest ich celem w tym życiu, doświadczać, budować swoje ego, zbieranie tych ocen, czy wykonują tą swoją normę odpowiednio. No ale dzwoni, bo to są znajomi, dzwoni ten pan i mówi, że ona dostała raka głowy, prawda? Od razu widać, że nie rozumieli tego kierunku tak jakby w pełni i Rahu wymyśla chorobę. Teraz będziesz doświadczać drogę, sektor, który wybrałeś. Pierwszy dom, czyli twoje ciało, twoja głowa i się zaczyna. Znowu, fokusowanie się na sobie, czyli i jakieś suplementy, marihuana, ormus, biały proszek złota, wszystkie rzeczy, które nagle, szybko trzeba, wiesz, jakby wymyślić, to jest mało czasu, nie? Bo to jest rak mózgu. I akurat pierwszy dom w astrologii jest to faktycznie ta głowa i on cały czas tam siedzi w tej głowie, prawda? No i pytanie teraz, można by tego uniknąć lub nie, no, lub po prostu taka forma ekstremalna też bardzo często się pojawia. No dobrze, ale to jak uniknąć takiej ścieżki? Czyli co? Zmienić zainteresowania, zmienić pracę, zmienić męża, żonę? Nie, no nie musisz nic zmieniać. To trzeba zrozumieć. Najlepiej. Ja nie znam wiele przykładów, znaczy swoje znam, nie? Bo jak panować nad jak masz wybuchową energię taką, która lubi wybuchać co jakiś czas, to ja nie myślałem nad tym codziennie. Nie chodzę i myślę, proszę cię tylko, żeby nie wybuchnąć, tylko gdzieś coś, nie? W ogóle o tym nie myślę, dlatego że siedzi to w mojej podświadomości. Dlatego to jest to samo, co walczą o naszą podświadomość firmy, żeby reklama dotarła nie do naszej świadomości, tylko tu głęboko w podświadomości, żebyś ty miał zakodowaną markę, produkt, który masz kupić, nieważne kiedy. Zauważ, że tu czas nie gra roli, czy to będzie rok, pół roku, 20 lat. Tam ta informacja jest i ona nie ginie, ona jest zapisana. Tak samo tutaj. Możesz to czytać, możesz czytać analizę i nic z tego w ogóle nie wiedzieć. Możesz wrócić do tego za tydzień bo wiesz, możesz to czytać, ale to na zasadzie, a obiecałam, że przeczytam. To jest na takiej zasadzie, jak przyjeżdżam koło kościoła i widzę, że 300 metrów od kościoła jest płot i tam jest duża grupa ludzi, a w kościele nie ma nikogo i oni tam stoją. Ja się pytam, że co oni tam robią? Zimno jest, no w kościele stoją, ale dlaczego tak daleko, nie? Co to powoduje, że oni tam przyjdą i odstaną te 45 minut i wrócą do domu? Oni to robią na pokaz, tak przypuszczam, prawda? Dlatego, że jest parcie środowiska, żeby chodzić, ale czy oni się w to zagłębiają? Czy oni myślą o tym, co te 45 minut im da tam? Czy oni rozmyślają? Kodują to w swojej podświadomości, całą tą, nawet jakby msza była i treść puszczona, czy oni to rozumieją, czy oni mają tylko odstać i wrócić do domu. To jest na tej samej zasadzie jest zrozumienie astrologii, że masz coś, mechanizm masz, który nie da się oszukać, bo godzina urodzenia masz tam z urzędu wpisaną, czy na opasce od mamy, data urodzenia, miejscowość, to jest mocne, tego nikt nie wymyślił, prawda? Wtedy przyszedł na świat, i te wpływy są takie, jakie są. To są te aspekty, których się nie da zmienić. Nie da się, to już tak jest. Mhm. Że Elvis Presley rodzi się, bo to tylko raz dziennie ten dom może wystąpić. Nie 2, 3, 10 razy, tylko raz. Czyli zauważ, kiedy minuty są, że dzieci się przeciągają, tam mówią, że cesarskie cięcie, że po porodzie, po terminie, a i tak są powiązani konstelacjami z rodziną. Rahu Ketu jest bardzo podobna, bo w tych samych domach. I Elvis się rodzi, ma dom bliźniaków. Ten trzeci dom, Rahu jest tam w trzecim domu, robi zamieszanie. I jego mama, Elvisa Presleya, rodzi dwójkę bliźniaków, znaczy bliźnięta.
I już jego brat umiera po 20 minutach, ten brat bliźniak, prawda? Dlaczego? Bo już jego dusza wybrała sobie taki scenariusz, że ten dom trzeci to jest dom brata i siostry. I Rahu robi tam już zamieszanie. Ale jego córka, Marie chyba ma na imię, była żona Michaela Jacksona, w tym życiu ma Ketu w trzecim domu, czyli ma odwrotność ojca, ale ma dom ojca, dziewiąty dom, doświadczać tego ojca. Wspólnie nagrywają jakąś piosenkę, no i on szybko odchodzi, prawda? Umiera z przedawkowania chyba narkotyków, z tego co pamiętam. A ta Marie próbuje jeszcze śpiewać, bo ona jest jeszcze szawana, to jest ta muzyczna konstelacja. No w ogóle dziwne to jest to, że rodzi się konstelacja, w której zodiak jest wodnik, bo Elvis też miał chyba księżyc w wodniku bardzo mocny. A ta Marie, córka, ma już w zodiaku tą szrawanę i nagrywa, i ma jakieś tam studio i to wszystko. Już rezonuje z tą muzyką, ale trzeci dom ma odwrotność tego swojego taty, czyli fokusuje się na sektorze dziewiątym. Dusza wybiera ten dom dziewiąty, czyli to jest dom ojca, dom duchowości, wiedzy, edukacji. To jest po prostu, te zależności takie są między sobą. Krzysiek, a ludzie są ciekawi, jak wygląda sprawa z bliźniakami. No bo teoretycznie rodzą się w tym samym dużo czasie. Dużo pytań o bliźnięta. No. W tym samym czasie, w tym samym miejscu, a czasami są to różne osoby. Podam Ci przykład, jakbyś sobie wyobraził. Ja tutaj, ludzie się prześcigają, kogo dusza jest starsza. Nie wiem, skąd się to w ogóle wzięło, jak można wyliczyć ilość żywotów, czy nie wiem, czy mamy taki kalkulator. Czy datę stworzenia duszy, tak? No, data stworzenia duszy. To jest dom wiary, akurat ze mną to mocno nie rezonuje, bo tego nie mogę zweryfikować, prawda? Mhm. Ani wedy też o tym nie mówią, a wręcz mówią, żeby na to uważać, dlatego że skąd my możemy wiedzieć, że w to ciało wchodzi dusza, która miała, nie wiem, bo z tak wysokiego poziomu i ona w to wchodzi, a my zakładamy, że ona wchodzi tylko po to, żeby karma ją dosięgła i jest na niskim poziomie rozwoju, ona się uczy i dopiero... Skąd my możemy wiedzieć, a może jest jednak inaczej, ona wchodzi w to, bo sama tak zadecydowała, chociaż nie musiała tu przychodzić, po to, żeby nam pomóc podnieść świadomość, bo my mamy problem z tym, ciężko jest, nam trudno, prawda? I ona tu przychodzi. Bardzo często ciało staje się zdeformowane, bo wibracja energii jest tak duża, już jest na tak wysokim poziomie, i tak odbiega od materii, że wchodząc do ciała deformuje ciało i bardzo często, zauważ, powoduje paraliż ciała albo wózek inwalidzki, albo osobę niepełnosprawną, ale co bardzo często nie idzie w parze z ich intelektem, zauważ, nie? Jakie one są, te osoby przenikliwe, jakie mają dar przewidywania, rozmowy z tobą, to... I dlatego tak się dzieje, i to jest odpowiedź na Twoje pytanie, że są bliźnięta i rodzą się w tym samym szpitalu, w tej samej miejscowości, o tej samej godzinie i sekundzie. Nawet nie muszą być to bliźnięta, może być obok łóżeczko, kobieta rodzi w tym samym czasie. Ale jednak wygląd zewnętrzny się różni, bo tendencje są te same. Mówimy o tendencjach, że Rahu mamy w tym samym domu, rodzi się dwóch bliźniaków, jeden zostaje uznanym lekarzem, albo inaczej, jeden zostaje chirurgiem plastycznym, znanym w Los Angeles, bo też taką analizowałem takich bliźniaków, a drugi staje się notorycznym gwałcicielem i przestępcą. Nie? Siedzi w więzieniu, wychodzi, znowu gwałci, znowu popełnia przestępstwo, a ten cały czas pieniądze. I zobacz, wszystko jest wspólne. 2-8 mają układ. Mają Rahu w drugim domu, Ketu w ósmym domu skorpiona, a Rahu w domu byka. No to wygląd zewnętrzny ich różni. Po pierwsze dlatego, że energie, które wchodzą do tego ciała, do tych dwóch różnych ciał, są inne. Czyli wiesz, łączy się jakby genetyka, łączy się z wibracją ducha, nie? I my nie wiemy, co tam siedzi w tym domu. Czy nie możesz tego zobaczyć, jaki poziom wiedzy jest tam, jak ona wibruje wysoko, nisko, nie wiemy tego, ale jak ta energia wchodzi w ciało, to ciało nagle tu jakiś pieprzyk wyskoczy, gdzieś tam coś, to już jest informacja też. Także lekkie różnice są,
czasami są tak wielkie różnice, że w ogóle nie wyglądają jak bliźniaki. To jest po pierwsze, to jest odpowiedź na to. Ale wracając do tego aspektu tych dwóch, co jeden został tym znanym chirurgiem plastycznym, a drugi ten przestępcą. Obydwaj mają układ 2-8. Tylko lekarz wyciąga jednego bliźniaka, a bardzo często jest tak, że drugiego wyciąga po minucie, dwóch, czasami tam po kilku, bo to czasami jest ciąża potrójna, prawda? Też jest trójaczki. I te sekundy w astrologii wedyjskiej ona jest bardzo czuła. Mówiłem Ci o tym, że ona jest bardzo czuła. Czyli załóżmy, że Rahu jest w tym samym domu drugim, ale w rozkładzie karmicznym, czyli tak zwana D10, już Rahu wyskakuje na ósmy dom, Skorpiona, a Ketu w drugim. A u tego bliźniaka inaczej. I to już powoduje, pokazuje Ci tą karmę do przerobienia. I na przykład dlatego też tutaj masz chirurga plastycznego, bo fokusuje się na twarzy, czyli robi te wszystkie operacje, to jest jego fokus, Rahu tam jest. A Ketu jest karmiczny w domu tych tajemnic, to tego Skorpiona, co są jego cechy tego życia i śmierci. A ten drugi bliźniak fokusuje się, robi to, co już kiedyś robił w poprzednim życiu, czyli omija ten dom drugi materii, tylko chce, jego układ karmiczny D10 pcha go jeszcze w tą stronę niedokończoną tego domu ósmego i jest tym przestępcą, bo chce mieć wokół, więcej tajemnic wokół siebie, nie? Także to jest jakby odpowiedź na to, dlatego życie nie jest zero-jedynkowe i w astrologii są takie drobne aspekty, gdzie ten czas się cały czas dzieli, czyli jak masz tam rozkład D1, to jest stabilne, prawda, że tam ruchy są co godzinę, to się ten Rahu w innym domu zmienia, ale jak już wchodzisz w Nawamsę, czyli D9, to dzielisz to wszystko przez 9, D10 dzielisz przez 10, to wszystko się dzieli przez to, czyli znowu się to, ten czas skraca, prawda, i on już jest taki, tak się zawęża, tylko moim zdaniem nie jest to cel dla osób, które podstaw nie zrozumieją podstaw, żeby zagłębiać się w te szczegóły, bo wtedy wszystko się zamiesza, nie? Spowoduje to coś, co często służby specjalne stosują, że jak jest 70% osób, jest jakiś artykuł, który się układa w 70% w całość, to wystarczy wrzucić jakieś wrzutki negujące. Także powiem Ci przykład. Jest promocja oleju roślinnego, rzepakowego, margaryny, masła. To jest, za tym stoi jedna korporacja, która ma okropne globalne zyski na tej jednej rzeczy. Wydawałoby się, że olej naturalny, roślinny, rzepakowy i to wszystko, a teraz się okazuje, że jest Roundup, że jest wszystko sypane tym Roundupem, on przechodzi w ten rzepak i że jest to ogromnie rakotwórcze, prawda? Ktoś to czuje, wyczuwa i wchodzi na rynek olej kokosowy, olej palmowy i staje się coraz bardziej popularny jako substytut smalcu, substytut olejów roślinnych. Coraz więcej to używa, on w ogóle nie odkłada się tak tkanka tłuszczowa, bo on nie ma tyle kalorii, co olej rośliny. Fajnie się smaży na tym kokosowym i to wszystko. I nagle pojawiają się artykuły w mediach, mainstreamie, w internecie o szkodliwości, jaki to jest szkodliwy olej kokosowy, palmowy i te inne. Jest to po prostu, ktoś tworzy to, bo ma pieniądze na te artykuły. I wtedy ludzie mają zaburzony ten obraz całkowity, nie? Że jedni mówią, że zły, że dobry i to wszystko spada, ta sprzedaż tego kokosowego. Ja nie mówię, że jest dobry, ani że jest zły, tylko mówię taki przykład, jak to się robi, prawda? I to samo jest właśnie tutaj, jak się człowiek chce z pierwszej klasy przeskoczyć do ósmej i ominąć to wszystko. I ja wiem na własnym przykładzie, że też jestem niecierpliwy, też byłem bardziej niecierpliwy wcześniej i chciałem tak przeskoczyć, żeby szybciej już. Po co tam takie szczegóły? A gdzieś w tym szczególe jest tkwi ten klucz, powiązanie z jedno z drugim. No i to jest właśnie taka odpowiedź na to, że wszystko ma swój sens, logikę i ci nasi starożytni, ci ojcowie, dziady, kiedyś się ich słuchano, prawda? Zawsze ta rada mędrców była po to, że oni byli starsi, mieli długie brody, co już wskazywało, że ich Rahu dojrzał i cała ta ich wiedza, przekazywanie tej wiedzy ma sens i warto ich słuchać, a tu nagle żyjemy w czasach, kiedy na ministra obrony się bierze jakiegoś, dopiero co z piaskownicy wyszedł z dyskoteki i już tam się mu da. Po pierwsze, że kto go będzie słuchał, a po drugie,
no jest to totalnie wszystko do góry nogami. Nie? Czyli tu widać, że ktoś pociąga za sznurki spoza granic naszego kraju, kiedy my żyjemy na takich zasobach energetycznych, większych niż Norwegia i Ukraina, a my nie możemy tego ruszyć. To jest już po prostu pokazane. Nie możesz mieć marki samochodu, nie może być jakiś Polonez XXI wieku, czy Cinquecento X79, czy jakaś inna marka. My jesteśmy naprawdę, można powiedzieć, wrzodem tutaj dla wielu i nie możemy zarabiać tyle samo, co w Unii Europejskiej. No po coś to się wszystko dzieje, dlatego że wibracje naszego narodu są wiążą się z przebudzeniem innych. No i to...